Słuchajcie, ja jak przejadę dzisiaj po pięciu przedszkolach, to po dobranocce idę spać. Będę zmęczony, słuchajcie, jak stara klacz po westernie. Moi drodzy, a jak tam wy, zmęczeni? Troszeczkę, prawda? Słuchajcie, co się działo z muzykami? Nie tak jak teraz, słuchajcie, że ludzie sobie tańczą, wolne tańce. Kiedyś jak się szło, słuchajcie, na zabawę i muzycy zagrali konika, to można było tak z 10 minut sobie tańczyć dookoła, a jak komuś było mało, to puszczał oko, kapela, szybciej! Muzycy tak przyspieszali, że po koniku, słuchajcie, wszyscy padali na ziemię. A gdzie jeszcze obelki, polki, inne tańce? Trzeba było mieć kondycję. No, ale jak ludzie, słuchajcie, codziennie pracowali na podwórku, to mieli dużo sił. Nie tak jak my. A więc pamiętajcie, jak będzie ciepło, od razu rodziców do skansenu i na podwórko, żebyście mieli też kondycję. Poczekajcie, moje kochane koniki. Mam dla was nagrody za to, że pięknie tańczycie. Oczywiście zakładki super melomana z kolorowymi tutaj barwami wiosennymi, proszę bardzo, dla ciebie i dla ciebie. I jeszcze kredki, żebyście coś ładne, kwiatki też porysowali. Wiosenne, proszę bardzo. Dziękuję wam bardzo. Siadajcie na miejsca. Brawo dla moich koników. Pięknie tańczyli konika. Pamiętajcie, najstarszy taniec kurpiowski, konik, już teraz będziecie potrafili go tańczyć. Słuchajcie, a za chwileczkę usłyszycie jeszcze jeden utwór, ale najpierw chciałbym do nas zaprosić jeszcze tutaj pana Zbyszka. Zapraszam, zapraszam, bo pan Zbyszek ma, zobaczcie, troszkę inny strój jak kurpiowski. Zobaczcie, na górze ma taki berecik, prawda? Berecik z daszkiem. Nie ma też jaka, prawda, czyli naszej marynarki kurpiowskiej, tylko ma, zobaczcie, taką kamizelkę kolorową, kwiatki wyszywaną, prawda, ma też spodnie białe z czerwonym lampasem, czyli takie typowe kurpiowskie spodnie, można powiedzieć, ale cała góra, zobaczcie, pod szyją jeszcze ma czerwoną chustę, więc no, nie jest to strój raczej kurpiowski, tylko strój takiego muzyka kapeli podwórkowej, kapeli miejskiej, ponieważ pan Zbyszek grał przez wiele lat w kapeli miejskiej, Maki Łomżyńskiej, kapeli miejskiej, dlatego ma strój stylizowany troszkę na kurpiu, ale jest to strój kapeli miejskiej, podwórkowej. Słuchajcie, na sobie ma instrument założony, który nazywa się... Bardzo dobrze, powiedzmy wszyscy, akordeon. Akordeon jest bardzo skomplikowanym instrumentem, ponieważ ma klawisze, tu ma basy, a tu ma tak zwany kaloryfer. Ja nazywam go kaloryfer, a kolega dobrze mówi, że to miech. A skąd wiesz? Bo gram. A właśnie, na akordeonie? No właśnie, kolega gra, więc wie, że to jest miech. Nie mech, ten co rośnie w lesie, ale miech. Słuchajcie, kiedy ja będę naciskał klawisze, klawisze nie będą grały. Popatrzcie. A pan Zbyszek jak naciska, to gra. Czy ten akordeon wie, kto jest jego właścicielem, czy co? A co? Powiedz. Trzeba ciągnąć miech. No właśnie, trzeba rozciągać miech. Zobaczcie, jak akordeon oddycha. Posłuchajcie. Mówi, że możemy zamiast akordeonu to nazwać go oddychą. No niezła by była nazwa też. A więc popatrzcie, nasz miech pracuje, tam przez niego przepływa dużo powietrza, w środku są takie małe blaszki, które zaczynają drgać, prawda? Jak te w saksofonie w zeszłym miesiącu, pamiętacie? I tak powstaje właśnie dźwięki. Kiedy nie rozciąga się miechu, akordeon, tak jak kolega powiedział, nie gra. Dziękuję bardzo panu Zbyszkowi za prezentację.